Cześć, siemanko, ja jestem iGary, a to jest omówienie sklepu Fortnite, tym razem z dnia 15 lutego. No i zanim przejdziemy dalej, to tylko chciałbym wam przypomnieć, że dzisiaj i jutro mają miejsce wyniki giveawaya na aż dwa razy po 1000 followców, czyli na sobotnim oraz niedzielnym live'ie będzie do zgarnięcia jeden z tych pakietów. No i jeżeli ktoś z was jeszcze chce wziąć udział w tym giveawayu, to wystarczy oczywiście mieć subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale oraz wpisany kod iGary w sklepie Fortnite, za co będę wam mega wdzięczny. Ten kod może teraz być wpisany w dowolnym momencie, no i oczywiście brzmi dokładnie tak jak mój nick na YouTubie. No dobra, bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do dzisiejszego sklepu, w którym ponoć mamy jedną z najlepszych emotek za 500 followców, która mega nawiązuje do bardzo popkulturowej muzyki, ale o tym przekonamy się za chwilę. No i przechodzimy do maniaczki, czyli do skina za 800 followców, jednego z ciekawszych tryhardów, który kilka miesięcy temu pojawił się w Fortnite. No i moja ocena tego skina to jest 9 na 10, ale oczywiście chciałbym znać wasze zdanie na temat tego skina. Myślę, że całkiem spoko tryhard, no i jak najbardziej wart jest tej ceny, ponieważ niżej Epic Games nigdy nie zeszło, jeżeli chodzi o skinki. Oczywiście, jeżeli nie liczymy tych darmowych skinów. No i dalej przejdziemy do zestawu, który ostatnio pojawił się właśnie w okolicach Halloween. Wiem, że potem też miał jakiś powrót, ale to jest jednak straszna bajka, która bardzo pasuje do tego okresu, czyli skinek z dwoma edycjami. No i tutaj mamy po prostu łowczynię wilkołaków w takim wydaniu oraz w drugim bez tego nakrycia głowy. Bardzo ciekawy skinek, no i myślę, że jak najbardziej warty 1500 followców, ale chcę też znać wasze zdanie, no i koniecznie wypowiedzcie się w komentarzach, co o nim sądzicie. Według mnie zasłużyła na ocenę 9 na 10 z racji takiej, że nawiązuje do karnetu bojowego, który był ponad półtorej roku temu dostępny w Fortnite, no i właśnie miał takiego wilkołaka, którego możecie zobaczyć na tej tarczy. Bardzo ciekawy zestaw, no i spoko nawiązanie do czegoś, co kiedyś było dla każdego dostępne. No i dalej w tym zestawie znajdziemy topór za 800 fałdoców, czyli zły topór. Ciekawy dźwięk ma i ciekawy wygląd, oczywiście nawiązuje do wilkołaka, oraz malowanie za 500 fałdolców, no nie najgorsze jest to animowane malowanie za taką cenę. Oczywiście tutaj też jest podobizna wilkołaka, no i całkiem dobrze to wygląda. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie o pełnym zestawie, a ja szybko przechodzę dalej, ponieważ tutaj mamy Malkora za 1500 fałdolców, czyli diabła z piekła rodem, z takimi oryginalnymi skrzydełkami. No i z tym diabłem zawsze pojawia się skin o nazwie Anielica za 2000 fałdolców. To jest oczywiście odpowiednik tego złowieszczego skina, no i to jest po prostu anioł. Bardzo dobrze wyglądający, ale kosztuje 2000 fałdolców, więc też do tanich nie należy. Te skrzydła są przeogromne, więc to może być jedyna wada tego skina, ale według mnie jak najbardziej jest wart swojej ceny. No i te skiny oczywiście posiadają zbieraki, czyli uwaga, tutaj jest cnota za 800 fałdolców, to jest oczywiście do Anielicy, oraz złe oko za 1200 fałdolców do Malkora. No i oczywiście nie możemy też zapomnieć o malowaniu, o niebiańskim malowaniu za 500 fałdolców, które oczywiście w taki oto sposób prezentuje się na wszystkich broniach oraz na łódce. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zestawie, no i czy jesteście bardziej Team Anioł czy Team Diabełek, a ja przychodzę do Castora, który jest skinem wartym uwagi z racji na wszystkie style, jakie posiada, czyli po prostu na lodowy styl, który całkiem niedawno został wprowadzony, oraz na ogniowy styl, który został wprowadzony w okolicach Halloween. Oczywiście dajcie znać, co sądzicie o tym skinie, a ja przechodzę dalej, jeszcze tylko pokażę wam buglingi tego skina. I dalej w dzisiejszym sklepie mamy Renegata za 800 fałdolców. Tak wygląda ten skinek. Kiedyś był całkiem rzadki, ale ostatnio raz w miesiącu pojawia się w sklepie Fortnite. Więc myślę, że jak najbardziej propozycja warta 800 fałdolców. No i mamy ponury przecinak. Dobra, to jest ciekawa rzecz, pochodząca z sezonu 9. No
prawda? Przejdźmy również do Siorba za 700 V-dolców. Tak właśnie Siorb wygląda, animowany skin do broni oraz do pojazdów. No i w dzisiejszym sklepie znajdziemy też obrotowe bezruchden za 500 V-dolców, czyli najbliżej flossa jak tylko jest możliwe. No i przejdźmy do nowej emotki, za którą prawdopodobnie dostanę jakieś naruszenia prawa autorskiego, ponieważ jest to chyba najbardziej popkulturowy rytm, jaki mogę wymyśleć, ale zresztą pewnie sami będziecie to znać. Czekajcie, tam wam to nieco głośniej. Zrolowany. Okej, ta emotka musi trafić do mojej kolekcji. Mega dobrze brzmi. Oczywiście, jeżeli pamiętacie tą piosenkę, to dajcie znać w komentarzach, jaki ma tytuł. Ja wam przypnę serduszko. Jak najbardziej ta emotka jest warta swojej ceny, ale głównie z racji tej piosenki. Dobra robota Epic Games. No dobra, przejdźmy dalej. Tutaj mamy oczywiście skin Harley Quinn oraz zestaw. No i mamy też te skiny, które były dostępne przez cały tydzień. Tylko wam pokażę skiny, które były wydane z okazji walentynek, czyli bomboniera za 1500 V-dolców. No i reaktywność tego skinka polega na tym, że po prostu tutaj ta twarz się obraca w momencie likwidacji. No i dosłownie uśmiecha się do nas, więc nie ma tutaj niczego znaczącego, ale warto wspomnieć, że jest to ciekawa propozycja od Epic Games i pewnie będzie mega rzadka, ponieważ w ciągu roku nie będzie dostępna. Serco Łomotacz to jest zbierak za 800 V-dolców, oryginalnie wygląda i jak najbardziej przypomina nam o święcie walentynek. No dobra, przejdźmy dalej, ponieważ tutaj mamy miłosny cierń za 1500 V-dolców. On też ma swoje złe wydanie. Tak to wygląda i oczywiście tutaj też są dostępne dwa bugbingi, czyli czerwone, a bardziej różowe i ciemne serce. No i możemy już przejść dalej, ponieważ tutaj mamy zakochankę za 800 V-dolców, czyli nie najgorszy skin za bardzo dobrą cenę. Też pojawił się w okolicach walentynek, więc pewnie będzie rzadki, tak samo jak X za taką samą cenę. Dajcie znać, czy te skiny wam się podobają, a ja szybko przejdę do prawdziwego serca, czyli bardzo walentynkowej emotki za 800 V-dolców. Dobrze brzmi i oczywiście wygląda. No i dalej mamy całuski za 500 V-dolców. Emotkę, która spokojnie mogłaby kosztować 200 V-dolców, ale nawet mimo swojej ceny nie jest najgorsza. I oczywiście ostatnią rzecz, czyli prawdziwą miłość za 200 V-dolców, to jest jak najbardziej dobra emotka i warta jak najbardziej zakupu. No dobra, ja już kończę ten odcinek. Oczywiście pamiętajcie o dzisiejszym oraz jutrzejszym live'ie, na którym są wyniki giveaway'a. No i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, miłego weekendu. Cześć!